Kolejny ciężki trening. Kolejny ciężki tydzień treningów. Przydałaby się jakaś regeneracja, no ale co można zrobić w tym temacie? Jak to zrobić? Zapraszam do oglądania. Regeneracja ma kluczowe znaczenie do tego, żebyśmy byli lepsi, ponieważ wszystkie procesy, które sprawiają, że jesteśmy silniejsi, szybsi, wytrzymalsi, czy lepiej wychodzą nam techniki, tak, to również zachodzą wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy nasz organizm się regeneruje. Więc jeżeli na przykład wykonujemy daną technikę często, to ten tor, powiedzmy sobie, który odpowiada za to w naszym układzie nerwowym, żeby ta technika wychodziła, staje się coraz szerszy i grubszy. Ale wszystko ma swoją granicę, więc jeżeli robimy technikę po raz 1155 milionowy i jakkolwiek, to potem zaczynamy robić ją coraz gorzej i po prostu nie dajemy rady, bo nasz układ nerwowy się zmęczył. Więc nie warto robić po raz setny czy 150 tysięcy różnych powtórzeń, żeby robić coś dobrze. Jeżeli zaczynacie gubić technikę, to trzeba albo ją przestać robić, albo wymienić na inną, albo skończyć trening. To tak a propos regeneracji na wstępie. Zanim przedstawię Wam 8 sposobów na regenerację, jak zwykle najprostsze rozwiązania często bywają najlepsze, więc zamiast spróbować skupić się na wszystkich po kolei albo próbować, nie wiem, najbardziej wymyślnych, jakie Wam się wydają, najprościej będzie po treningu zrobić kilka minut spokojnego marszu, poddychać, porozciągać się troszeczkę. Ja najchętniej preferuję poleżeć po prostu 5 minut na sali, poddychać torem brzusznym, nie ma wtedy ucisku na przeponę i to są najlepsze dla mnie efekty, jeżeli chodzi o takie metody regeneracyjne i robię to od razu po treningu, więc od razu kończymy trening, kładziemy się, oddychamy, myślimy o sobie, skupiamy się na tym, co zrobiliśmy dzisiaj dobrze, a nie na różnych innych rzeczach dookoła. Na początek kryoterapia. Oczywiście nie każdy z nas będzie miał możliwość albo w ogóle fundusze na to, żeby skorzystać z kryokomory, ale są metody podobne, a znacznie tańsze. Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, to, że nigdy, przenigdy nie wchodzimy od razu pod zimny prysznic zaraz po treningu. Tak po prostu nie robimy. Ale możemy zrobić tak, że już jesteśmy pod prysznicem, tak, kąpiemy się po treningu, to możemy zrobić sobie taką serię 30 sekund ciepła woda, 30 sekund chłodniejsza albo zimna, tak? I tak 5 razy, wtedy pobudzimy jeszcze krążenie krwi, co przyspieszy dostarczenie składników odżywczych do naszych tkanek, przez to będziemy się lepiej regenerowali. Dodatkowo, jeżeli ktoś na przykład lubi morsować, można to też uznać za pewną formę regeneracji. Kolejna opcja to sauna. Tutaj efekt będzie podobny, tylko temperatura po prostu w drugą stronę. No i analogicznie też nie zaraz po treningu, nie robimy tak, bo nasze ciało, jeżeli jesteśmy w trakcie treningu, doznaje pewnego rodzaju stresu. No to stresujemy nasze ciało treningiem, potem wchodzimy do sauny i dajemy mu jeszcze więcej stresu, więc w zasadzie tak jakbyśmy ten trening wydłużali, a nie go kończyli i robili jakąś regenerację. Zatem, jeżeli sauna, to na pewno nie w dni treningowe. To po pierwsze. Po drugie, jak często? Myślę, że raz, dwa, może trzy to jest maks wizyty w tygodniu i podkreślam, nie w dni treningowe. Natomiast to, ile razy wchodzimy do sauny w czasie takiej jednej sesji, po ile minut, jest sprawą bardzo indywidualną. Niestety często zdarza się tak, że zawodnicy zamiast korzystać z sauny do regeneracji, korzystają z niej do robienia wagi. No i tutaj można by wiele historii opowiedzieć o tym. Ja jestem wielkim fanem sauny, też często przesadzałem mój rekord, to 35 minut w 105 stopniach w saunie suchej, ale to tak jakby w formie ciekawostki. Natomiast jeżeli nigdy w życiu nie korzystaliście z sauny i chcecie spróbować, jak to jest, to idźcie z kimś, kto już, że tak powiem, zna temat i w razie czego, gdyby się coś działo, mielibyście na przykład zemdleć, po prostu będzie tam, żeby udzielić Wam pomocy. Bo to nie jest tak, że sauna jest absolutnie dla wszystkich, trzeba uważać. Jeżeli ktoś ma kłopoty z sercem, z nadciśnieniem, no to tutaj trzeba by się skonsultować z lekarzem. No i najważniejsze, zabieramy ze sobą na saunę wodę, którą uzupełniamy przed, po i w trakcie. Kolejna metoda to spacer albo basen. Jakikolwiek ruch zawsze odżywi w pewnym stopniu Wasze tkanki. Jeżeli wybierzemy się na spacer, mamy spokój, żeby przemyśleć wiele spraw dookoła albo po prostu się w drugą stronę od nich odciąć i cieszyć się tym, że mamy dookoła, nie wiem, uroki przyrody, jeżeli idziemy na przykład lasem, tak?
więc możecie wybrać spacer, bo pracuje wasza dolna połowa ciała. W dodatku spacer odżywi wasze krążki międzykręgowe, co wpłynie lepiej na zdrowie waszych pleców. Tylko, uwaga, to nie może być taki chód żółwi typu, nie wiem, 5 km na godzinę, tylko raczej szybszy marsz, więc coś koło 8, może trochę więcej kilometrów na godzinę, jeżeli chodzi o tempo. Natomiast jeżeli chodzi o basen, no to tutaj jest o tyle lepiej w stosunku do spaceru, że popracuje całe wasze ciało i mówię o lekkim pływaniu naprawdę, tylko chodzi o to, żeby się trochę poruszać, a nie o biciu rekordów w ilości przepłyniętych basenów w ciągu godziny. Masaż to też forma regeneracji. Nawet jeżeli nie macie gdzieś jakiegoś gabinetu masażu i nie możecie tam iść, albo nie wiem, nie stać was akurat, to do tej drugiej osoby też będzie działał kojąco, więc wasza druga połowa też się sprawdzi. Spotkanie ze znajomymi. Tutaj wszystko w zasadzie zależy od waszej osobowości. Czy jesteście osobami bardziej ekstrawertycznymi, lubicie ludzi, lubicie rozmawiać, lubicie przebywać w towarzystwie, czy raczej należycie do takich zamkniętych sobie introwertyków, którzy wolą być sami ze sobą. Ale jeżeli masz przyjaciół, którzy są z tobą na dobre i na złe, to wierz mi, że oni ci pomogą w momencie, kiedy wątpisz w sens trenowania, wątpisz w sens ciągnięcia tego dalej, po porażce, w trakcie kontuzji, tacy ludzie się przydają. No i po zwycięstwie zawsze lepiej się świętuje w gronie tych, którzy są z tobą na dobre i na złe. Medytacja. Osobiście nie wierzę, ale są ludzie, którym ponoć pomaga. A jeżeli nie medytacja, to cokolwiek, co pozwoli ci wyłączyć się na chwilę, zapomnieć absolutnie o wszystkim innym, to może być cokolwiek. Ja osobiście na przykład lubię poczytać książki. Dieta i suplementacja. No ale co ja tam mogę mieć? No chyba mogę, bo jestem widać dobrze odżywiony. I to właśnie jest rzecz, która jest ważna w regeneracji. Żebyście byli dobrze odżywieni, szczególnie jeżeli robicie wagę. No bo jak większość z was, prawdopodobnie ci, którzy robią wagę, robi to przez odwadnianie się, no i tracimy witaminy, mikroelementy. Pierwsza rzecz, którą bym tutaj wskazał do uzupełnienia, to sód i potas. Oprócz tego witaminy, które pomagają w regeneracji, to cała grupa witamin z grupy B, witamina C, witamina E, no i witamina D3, no ale tutaj znowu wszystko to zależy, co komu brakuje. Raz na jakiś czas warto zrobić po prostu badania, podstawową morfologię i przyjrzeć się tym wynikom, zobaczyć jak jemy, co na nas wpływa dobrze, a co na nas wpływa źle. Jeżeli za każdym razem, kiedy jesz ukochanego kiepsa z budki na rogu, masz wzdęcia i czujesz się średnio, mówiąc delikatnie, to może warto przestać to jeść. Natomiast jeżeli zawsze po, nie wiem, sałatce z łososiem czy z tuńczykiem masz powera, no to może warto robić to częściej, jeść tego po prostu więcej. Sen. Moja ulubiona metoda na regenerację. Wszystkie procesy naprawcze, usprawniające w naszym organizmie zachodzą właśnie wtedy, kiedy śpimy. Ponadto sen to jest najlepsza forma naturalnego podniesienia poziomu testosteronu, ale może o tym kiedy indziej. Natomiast tu się chwilę zatrzymajmy. Mówi się, że trzeba przespać 8 godzin. Otóż nie trzeba. Bo jeżeli po 8 godzinach czujesz się super, śpi tyle. Jeżeli 6 godzin ci wystarcza i funkcjonujesz zupełnie normalnie, nie ma żadnych, nie wiem, zawieszek, budzisz się po 6 godzinach, wstajesz, ogarniasz się, idziesz do pracy, do szkoły, na trening, cokolwiek, śpisz 6 godzin. Natomiast jeżeli bez 9 godzin czujesz się po prostu, jakby cię pies wciągnął i wypluł, no to śpij te 9, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby. To również wiąże się z wiekiem, ludzie starsi potrzebują mniej snu, ludzie młodsi mogą też pospać trochę krócej, a potem jakoś to tam będzie. Ogólnie słuchajcie swoich organizmów, starajcie się odpowiadać tak, jak one wam podpowiadają, żebyście robili. To taki z grubsza zbiór rzeczy, które mogą wam pomóc w regeneracji. Jakby starałem się nie rozwlekać co, dlaczego działa i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, poszperajcie, na pewno znajdziecie. Może wy macie jakieś inne sposoby na regenerację, coś, co wam pomaga wrócić do normy między walkami. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I pamiętajcie, w górze ręce, w dole broda, niech nikt was nie pokona.